Witajcie. Dzisiaj króciutko, vlogowo i czysto informacyjnie. Mam trzy informacje do przekazania. Pierwsza to taka, że 18 listopada o godzinie 13 w kawiarence przy ulicy Zator Przytockiego w Gdańsku w Rzeszczu będzie można przyjść na mój wykład poświęcony temu, jak pomagać ptakom w ogrodzie. Wstęp jest wolny, zapraszam, to jest najbliższą niedzielę. Każdy może przyjść. Będzie okazja wziąć udział w małym konkursie, będzie można sobie wygrać karmnik, a nawet budkę lęgową dla ptaków, taką, którą ja polecam do zawieszenia w swoim ogrodzie, więc serdecznie zapraszam na takie wydarzenie. Kolejna rzecz to jest to, ciągle pytacie mnie, kiedy będzie następny film. Muszę się troszeczkę usprawiedliwić. Po pierwsze, w październiku byłem dużo poza domem, bo pracowałem, a po powrocie złapałem choroby, które przyniosła moja córeczka ze żłobka i jest to dosyć problematyczne, żeby cokolwiek nakręcić. Nawet teraz, jak to mówię, prawie nie słyszę na prawe i lewe ucho, bo mam zapalenie ucha i muszę chyba iść z tym do lekarza, bo rzeczywiście jestem przygłuchy i jest to problem. Niemniej zacząłem pracować nad filmem dotyczącym bociana czarnego i tu jest prośba do Was. Brakuje mi zdjęć tego gatunku. Jeśli ktoś ma zdjęcia bociana czarnego i chce udostępnić do filmu, to wysyłajcie na ptasiastrefa@gmail.com. Ja oczywiście napiszę, od kogo dostałem takie zdjęcie, nie ma problemu. Autorzy będą wymienieni na filmie, to by bardzo mi pomogło. Więc zachęcam do wysyłania mi właśnie takich zdjęć. To na pewno przyspieszy powstanie filmu, bo część już materiałów jest nagrane, ale jeszcze wstrzymuję się z nagraniem lektorskim, bo po prostu brakuje mi materiału. Jeśli go nie będę miał, to nie ma problemu, skorzystam z tego, co mogę za darmo uzyskać z sieci, czyli zdjęcia Creative Commons. Kolejny film, jaki będę robił, to na pewno będzie o dropiu i o puchaczu. Te dwa gatunki będą razem omówione w kolejnym filmie. I tutaj nie dysponuję żadnymi swoimi zdjęciami, tu na pewno będę się opierał na zdjęcia Creative Commons i to jakoś będzie musiało nam niestety wystarczyć. W planach kolejne filmy oczywiście, no ale bocian czarny, ponieważ już jest najbardziej zaawansowany, no to nad nim będę pracował i postaram się go jak najszybciej złożyć, ale bardzo byłoby pomocne właśnie, gdybym dostał jakieś ciekawe zdjęcia. Swoją drogą, niektórzy z Was przysyłają mi zdjęcia już swoich budek, swoich karmników, które macie w domu. Przysyłacie mi takie zdjęcia i może fajne byłoby pomysłem, to jest właśnie trzecia sprawa, żeby sobie jakiś czas robić odcinek, gdzie bym prezentował właśnie to, co Wy mi wysyłacie, czy jakieś zdjęcia ciekawe ptaków zaobserwowanych w ogrodzie u siebie, albo właśnie jak wygląda Wasze miejsce, gdzie ptaki dokarmiacie, albo Wasze budki lęgowe, jak wygląda, albo jakieś zdjęcia, nie wiem, z czyszczenia budek lęgowych, jakie gniazda były w środku, a chętnie to coś takiego pokażę w osobnym odcinku i może nawet omówię, co na przykład na tym zdjęciu widać, może coś takiego byśmy wprowadzili. No skoro te zdjęcia przysyłacie, chcecie się pochwalić, to może pochwalmy się tym szerzej, ja nie tylko przede mną, żebym ja to sobie oglądał na poczcie. Więc jeśli chcecie coś wysłać do pokazania, czym się chcecie pochwalić, to też wysyłajcie na ptasiastrefa@gmail.com. Odpowiadam tak szybko, jak jestem w stanie. Czasami jak jestem chory, to wierzcie mi, ale nie chce mi się odpowiadać na żadnego maila, bo na jakiś komentarz. Po prostu nie mam fizycznie siły i to żadna radość po prostu odpowiadać na komentarze, kiedy człowiek się źle czuje. Natomiast na dzisiaj jest to wszystko. Przepraszam, że tak krótko i nie o ptakach, no ale widzicie, pogoda jest taka, jak widzicie, wszędzie pada deszcz. Nawet kamery używam nie tej, co chciałem, ale zapomniałem mikrofonu, więc mam nadzieję, że to się jakoś nagra. Tym bardziej, że ja sam siebie prawie nie słyszę, co mówię, więc mam nadzieję, że to jakoś tam brzmi. Niemniej, do zobaczenia w kolejnych filmach Ptasiej Strefy, które mam nadzieję już niedługo. A w dzisiejszym vlogu to wszystko. Dziękuję. Cześć.